piłka. Adrenalina, wyzwanie, ambicja, upór, cel, dążenie do doskonałości, ciągła praca nad sobą, ale też niesamowita radość, swoboda, pozytywne wyzwolenie emocji, oczyszczenie głowy, boiskowe przyjaźnie. Jako młody chłopak całe dnie spędzałem na murawie. Zresztą nieważne, czy murawa, czy klepisko, czy osiedlowy trawnik, byle byłaby ta magiczna kula przy nodze. Rosły marzenia, zmieniały się plany. Pojawił się upragniony orzełek na piersi. Na każdym tym etapie piłkarskim towarzyszyła jednak wewnątrz serca ta chłopięca radość gry. To jest piękne, tym jest magia futbolu. Jeden gapi się godzinami w spławik na wodzie, inny kręci kilometry rowerem, jeszcze inny przesuwa kwadraty na monitorze komputera. Ale gdy jest to pasja, każdemu towarzyszy to samo oddanie. Nie do pojęcia z boku dla kogoś, kto nigdy żadnej pasji nie miał. W pewnym momencie, gdy już nie wybiegasz na murawę, już nie stajesz w bramce, miłość do piłki nie umiera. Z piłkarską pasją jest to jak z każdą inną miłością. Jak bardzo kochasz, to chcesz się nią dzielić. Te dzieciaki, ja widzę w nich siebie. Na nowo czerpię z ich etapów rozwoju. Te same przeżycia ze swych młodzieńczych lat. Żyję ich radością. Zachwycam ich sukcesami. Myślę, co jeszcze jest do zrobienia, by byli jeszcze lepsi. By szukali swych szans, by nie tracili swych marzeń. Akademia 2012 ma już 5 lat. Przez ten czas przewinęło się setki młodych zawodników. Okazało się, że ludzi, z którymi mogę dzielić się swoją pasją, jest wokół jeszcze więcej. To jednak wciąż sport. Więc są różne chwile. Raz jest ciężko, innym razem wręcz trudno, są momenty zwątpienia. Gdy przychodzi jednak ten przedświąteczny, grudniowy czas, organizujemy doroczny turniej. I wszystko staje się jasne. Te uśmiechy, ta wrzawa, te emocje, nikt nie ma wątpliwości. To dobra droga. Piłka nożna uczy więcej niż zabiera. Uczy zdrowej rywalizacji, współpracy, gry fair play, rozejrzenia się na drugiego człowieka obok. Uczy przyjaźni, otwiera serca. Dlatego nasze turnieje też w naturalny sposób zyskały charakter charytatywny. W tym roku najmłodsi piłkarze zagrali dla całkiem małego kolegi, Olka Puczułowskiego. Aleksander rodził się z bardzo, ale to bardzo rzadką chorobą genetyczną. Jego marzenia są całkowicie uzależnione od innych. Chcieliśmy dołożyć choć cegiełkę, by razem z nim zawalczyć o jego przyszłe pasje. Tym jest sport. Nieustanną, czasem przez łzy, ale radosną walką.